Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam was do 42. odcinka z gry Enshrouded. W tym odcinku gramy we trzech. W planie jest to, żeby iść na korzeń mgły, do którego doszliśmy w poprzednim odcinku, ale akurat jeszcze go nie zdobyliśmy. No i prawdopodobnie jeszcze skupimy się na tych misjach, które są gdzieś tam w pobliżu. Zapraszam do oglądania. Więc, kurde, w sumie... Nie, dobra, zostawię sobie to. Można się teleportnąć tam, gdzie byliśmy. O, Marce zresztą sobie nawet punkt umiejętności weźmie. A tu widzę, że jakieś nowe łuki chyba doszły. Tak, zobacz sobie. Mówię, w poprzednich odcinkach sobie coś tam ogarnęliśmy mniej więcej. Nie pamiętam dokładnie co, ale coś tam było. To ja zaczekam tutaj na was wszystkich, nie będę tam biegł sam. Czekam na Marcela, to jeszcze posiedzę, a nie, przy kurde. Wypoczynku. Może ktoś z was dla mnie jakieś wziąć ten strzały, bo kurde mi się kończą, a już mi się nie chce wracać. To ja mam w sumie lepszy łuk niż te, co są w skrzynce. Powiedzieliście razem i nie zrozumiałem żadnego. Może do ciebie idę, się zaraz pijam w podłodze. O. Mówię, że ma lepsze strzały niż są w skrzynce. Lepsze łuki, sorry. Ja mam 8 strzałek i punktów. Tylko, że te łuki, które są w skrzynce, większość z nich w ogóle nie jest ulepszona, nie? A ty możesz mieć ulepszonego już. Znaczy ja mam... Co ze skrzynki chyba złote wypadło, czy coś tam. O. Siła ataku jest 19, a te, co są w skrzynce, to 17 mają. 19. Ja mam 27 siły ataku łuku. 19. A nie, przepraszam. Tu jest jakieś ulepszone na 23, to biorę tego. O, widzisz. A jeszcze sobie ulepsz, to może być jeszcze lepszy. No. Dojdziemy do tego kwiatka? Znaczy jeszcze nie, bo czekamy na nich. Ja na razie tutaj zbieram wszystko po drodze. Jakieś orzechy widzę, że to są. Jak będą mi wadziły, to ja się po prostu pozbędzie. Ale na razie tu pełno włókien. Bo zawsze nam brakuje włókien. O, jakieś są. Potrzebuję wody. Nie wiem, czy jakiś. A wody nigdzie nie ma chyba. A, w ogóle nie ostrzał, super. A jak się napełnia tą wodę ze studni, bo ja nigdy nie robiłem. No musisz podbiec, kliknąć E. Jak nie masz, to znaczy, że wziąłeś przed chwilą i musisz zaczekać. Trzeba by tych studni zbudować z 20. No ale trzeba coś tam znaleźć najpierw, żeby w ogóle móc to budować. Wiadro zbudować. Nie, wiadro można zbudować, ale nie można zbudować studni, bo czegoś tam gość nie ma. Już nie pamiętam, co on tam potrzebował, ale to też pewnie z misji gdzieś jest. I w ogóle wszystkie włókna mi pospadały na dół. Dobra, idziecie, bo tu już długo czekamy. A Marco, co tam robisz jeszcze? No, potrzebuję wody, bo mam tylko jeden ten. Dobra, na to, zobacz, na ten run tu jedna wystarczy. W tych donicach takich, zobacz, jest coś. Dobra, jak jedna wystarczy, to idę. Będzie ci mało, to nawet ja się podzielę, bo mam 6. Mhm. 29 włókna nazbierałem, pełno tutaj tego było. Git. Mogę iść. Kurczę, tak patrzę, co tutaj jest. Jesteście, okay. Mniej obrażeń magicznych. O. Jestem. Dobra, tu dwóch jest. Jeszcze jednego brakuje, gdzieś tam biega. Żyn mu, dawaj. No jestem, no spokojnie, możesz iść. Dobra. Posłuchajmy na dół? Ja lokalizację powyżej, ty pokazuję. Ty faktycznie to jest powyżej. To jest na górze? Coś nie tak. Raczej na dole to powinno być. Tu gdzieś zejście, nie? O. Tu, nie? Tak. No, ona zwykle jest na dole. Tylko nie wiadomo, czemu tutaj tak dziwnie pokazuje. Ona była pod nami. No. No dalej nie widać, niestety.
No, o, ale... widzę go. Ja już jestem obok. Dwóch jest, kurde, bossów. Zostawcie mnie. O, ja mam tutaj ekipę. Kurde, zapomniałem się najeść i napić. Ucieknę im. O kurde, trafił mnie. Ty no mógł, co mam, to mocno jest chyba. Bo to się już dodaje obrażeń. Aha. Okej. Okay. Tak już walisz. O kurwa ma. Nie padłem. Dobra, jednego rozwaliłem bossa. Gdzie ty jest? Ten wielki jest. Dobra, dwóch padło, uff. Co z tych bossów, nic się nie respi fajnego? No nie, sztylety poleciały i tyle. I dwie głowy ich. A, i no i oczywiście kostur dla cheaty. Uuu, jaki słaby. Ma ktoś strzały do podzielenia się? Nie bardzo. A, ja miałem przecież te 9 zdać. A, 9 żeś wziął? Dziękuję. Ale nie wziąłem ze skrzyni, bo ja już nie byłem w magazynie. To było z poprzedniej, to jeszcze z tego zamku, co byliśmy. Okej, tam. Dobra. Takie, miałeś tylko jedno zadanie. Wziąłem ci 9, ale nie wziąłem. Dobra, jest. A jak o to prosiłeś, to nawet nie byłem na dole. Dobra, to są robaki. Dałem ci te strzały? Masz je, Tati? Nie, czekaj. 8 mam jakiś. No ja cię co robię? A no to może za daleko jestem, ciężko mi stwierdzić. Na górze mam robaki i tak sobie biegnę do nich. A, bo mam wadi, pisz mi, że jesteś za daleko, gdzie ty jesteś. No bo ja tutaj na górze nawalam robaki. Kurde. No w końcu. Lisza tu mam, no nie. Wracam się do was. To czekaj, ja ci dam strzały. No dawaj. O, lisz. Czyli to ty go nawalaj. O, mam 40, dzięki. To nie to moc. O Jezu, ktoś mi go odsunął. On jest za wysoko. No kurde, we mnie nawala dalej. Nie wieszcie, proszę. A tam jesteście. Muszę ubić, bo tu gdzieś jest gniazdo robaków, się ciągle respią. Kurde, skąd one się respiły? Właśnie się zatrzymajcie, ulecę was. Uleć nas. A w ogóle dziękuję bardzo. A to na górze kwiat z tobie zdechnął. Więc to jest kolejny był... lisz. Kurde no. Gdzie on jest? A widzę go. Aj, ruszył się dziad. Ale się... Postopatyczny. Wy go nawalajcie, kurde, bo lisz to jest najgorszy wróg dla wojownika. Aha, ginęłem od... tak od... Ale raz.
Teraz się podniesiemy, tylko musimy te kwiaty jeszcze rozwalić. O właśnie, bo atakują. Mam czas. Dobra, ponoście go. Dziękuję. Piąty level, nie? Gratulacje. Aha. Aha, aha, aha. No gdzieś też jeszcze mogą mieć skrzynie pokitrane, więc warto szukać. Relisz. Kurde, te czary samonoprowadzające są najgorsze. Ty prawie zginęłem. Za wysoko dla mnie. Nawet dwuskokiem go nie dosięgnę. O. Hit. Oczywiście nic nie ma jak zwykle. A, to też trzeba rozwalać. Ale beznadziejny jest ten atak z wysokiem. O nie, te robaki, ich nienawidzę. O kurde. Nie, mi to, ale mi to zadaje tak dużo obrażeń, weź się to zabijcie. A co, robaki? Padły. No. A, bo tutaj te beczki były. Dzięki. Ale coś, kurde, coś jeszcze gdzieś. Dobra, coś dostałem, a jeszcze nie wiem co. Co to jest? Wilczy pazur. Te do rozmontowania. To też zresztą. To w ogóle gdzieś na górę wlazłem. Bijak? A. No co już, ty Damian masz dwuręczne, więc w końcu coś dla ciebie wypadło, proszę. Pewnie podobny ten damage ma. Dzięki. 48 to samo. Ale może jak ulepszysz będzie więcej, ciężko mi stwierdzić. No dobra, tutaj chyba wszystko, nie jestem pewien. Można się stąd teleportować. W ogóle jest tutaj niedaleko opowieść rybaka, ale to jest gdzieś wyżej, bo my jesteśmy w jaskini. Więc trzeba się teleportnąć do tego tu obok. I zobaczyć, czy stamtąd da się jakoś tam dobiec. Tak myślę, czy rozwalić dom ten, czy rozwalić ten dom przy stolicy. W sensie to ten płomień. Ten chyba rozwalić. Dobra. Będzie potrzebny później. Leci. Tam widzę już jakieś dwa znaki zapytania w stolicy. Ja widzę jeden. Dobra, ale jest jeszcze tutaj. Rozpoczynać dziedzictwo i rozpoczynać dziedzictwo. A to nie wiem. Tak tutaj jeszcze jest coś. Na wprost. 350 metrów można obadać. Dobra, można. Jak najdalej po prostu biec tutaj i tyle. Gdzieście poszli? Na wprost. Kurwa, jestem jakby przy was, ale jesteś chyba wyżej. No my się teleportowali. Bo jesteście wyżej. No nie, już się nie teleportnąłeś zanim usunąłem. Nie, nie. No to biegnij. Bardzo. Nie ma tak źle. Gitar. Dobra, już wystarczy. Bo ja mam mało i tak. No dobra, jestem dosyć blisko. Kurde, to jest we mgle i widzę dziki. Trzeba będzie chyba zaczekać na Damiana. Więc trzeba będzie gdzieś tutaj sobie zrobić wejście na górę. O, dziki. No właśnie dlatego, kurde. Chciałem powiedzieć, że właśnie... A się w dół, czy gdzie wypoczycie? No zobacz na mapę. A to jadę tam. A ja dostałem trochę. A, padł. Kurde, nawet jak się obronię tarczą, to i tak obrywam, to jest straszne.
Gdzie oni są? Biegną, biegną, dobra. Jo. Jo. Muszę sobie zerzeć mięcho. O, o, a to jest po drugiej stronie. Kurde, zobacz, to są jakieś wysepki głupie. Ja proponuję tutaj to rozwalić, w sensie rozwalić, kilofami ponawalać, żeby wyżej wleźć. Gdzie? Tu, gdzie właśnie nawalam. No i gitara, jestem wyżej. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Uiii. Jak tu weź? O. Grzyb. Widzę jednego łucznika. I berserka, kurde. I słyszę robaki. Idę. Do ciebie. 13 levele i tak długo je nawalam? O Jezus, ty. Strzelaj, padłem, no. Ale mi piznął, ty. A się do niego przybliżyłem, on już był napięty tym. Weź mnie, jak to się robaki. Tak, pierdzie. Dobra, zabiłem go. Zasrane robactwo. O kurde, weź i tych podnieś, jak ich rozwalę. Albo sam sobie zrobię i to. Dobra. Ja odsuwaj, siadamy. Co? Ja mam maksa, zrobię. Ale mnie leczył. Dzięki. Kurde, więcej. Ale te kulki lecą gdziekolwiek, Marcel, więc to nie jest tak, że ty mi nie lec teraz czy coś, bo one lecą jak to. Mhm. Steruję nim niestety. O kurde, ile tu jest. O. Widzę coś do czytania. Dziki. Ile tych robaków tu? Zginąłem od tych robaków. Zdzi. Ja rozwaliłem im ten. Jeden. Zajmijcie. Jedno legowisko. O ja pierdolę, no. Te dziki są posrane. To zmutowane. Prawda. O, o. Zdążę? Damian, uważaj! No nie wierzę. Ty, ale mi strasznie bije o te twory. No potężne są. Robaki znowu słyszę. Ulecisz mnie, czy mam 5 potiona? Aha, jesteś, dobra. Mam 5 potek. Ja mam 15. Dobra. Ma... Nie mogę Wadyga na przyczu leżeć, bo leci to dom. Dobra, ja próbuję tu przeczytać. Nie wiem, czy dam radę. W razie, bo mnie brońcie. To zniszczyć ich tam, to wychodzą z tego. Czytam. Coś żyje w głębinie. To prawda, świecące duszki świętują, tańczą radośnie pośród fal. O świcie, głęboko pod lśniącą powierzchnią wody widziałam światła, błyszczące w toni. To z pewnością z powodu odejścia królowej Pikemead. Ludzie prychają i kpią, ale ja wiem, co widziałam. Czy to znak? Czy ona powróci? Być może los w końcu się do nas uśmiecha. I to chyba była ta misja, tak. W ogóle to się nazywa Biały Wicher, tu gdzie teraz jesteśmy. I to była misja, zrobiono. O kurde. To jest. Dobra, można się... Już nie będę odradzać. Można się stąd wracać, gdzieś gdzie nie ma mgły, czyli najlepiej na wprost i w lewo trochę. Ile wam zostało do końca, bo wy macie mniej tej mgły? 5,50. Co to było? Można to wziąć, zerwi. 4,30. No to luz.
Czyli to są te grzyby świecące, co tobie się do czegoś tam przydają? No tak. Potione mamy. Idę do was, przepraszam. Ja lecę trochę w lewo jeszcze bardziej. Kurde, jestem tak wysoko i tu nadal jest mgła. O dobra, tu już nie ma kawałek. No dobra, stąd już możemy się teleportować do bazy, bo tutaj nic nie ma za bardzo w pobliżu już, jako misja w sensie. Więc się teleportuję. Zabrałem truska. Dobrze, ona to daje chyba plus 3, no. Dwa sztylety dodałem w razie W. Dobra. O kurde. Bardzo biały, krótki miecz. Trzeba do was. Widzę, że ktoś spać poszedł. Spać poszedł? No bo jest na górze lewej, było razy 15. Bardzo. Dobra, idę zobaczyć na mapę, gdzie teraz pobiegniemy. Jak coś nie jecie, nie jedźcie tych gołąbków lazurowych, bo się otrułem tym. A wyglądają okay. Na smaczne. One mają napisane, że się trujesz po nich. No ale ja nie czytam, co tam pisze. Ja na oko. To tak samo jak w tym. Pakiet. Czekaj, gdzie tak było też, że jadłem na oko i nie wiedziałem, co jem. A w grze, czy... No... A w Skyrimie, no w Skyrimie. Zbierałem tam byle co, jakiś ten. No i jadłem. I srałem. Dobra, jest jakiś znak zapytania. Tutaj ale tam będzie trzeba polecieć z buta, bo nie mamy w pobliżu właściwie nic. A to było fajne, bo wiesz, na przykład w górach zbierałeś jakieś kwiatki i było, że działanie, że... Bo tam było, nie? Że działanie nie... Jak to się mówi? Że nie odkryto Boże coś dana. Takiego, nie? Nie wiadomo jak działa. No i ja wszystko tak jadłem i na przykład jakieś kwiaty dawały manę. Wiele nawet zdrowie dawały. Mnie w ogóle rozwala, jak gra z 2011 nadal w 2024 jest wspominana. Ja cały czas mam na kompie to. Trzeci raz przychodzę. Raz grałem ragiem, raz tym, raz tamtym. Teraz gram złodziejem. No dobra, to lecimy tu.
I po drodze tam sobie wezmą... Kurydzy, kuźwa. Tego się popcorn narobiło. Bo wiesz co? Czekaj sekundę, bo ja czekotianę sobie wziął. Prażona kukurydza się robi i ona ci powoduje plus 7 odzyskiwania wytrzymałości na 5 minut. Ja, bo dawałeś mi to. No. Posiadam jeszcze 5 sztuk. Duży wolniej niż, znaczy dłużej woda jednak działa. I tą wodą jest ciężko generalnie zdobyć. No. Ja siadam, żeby wypoczynek mieć i zaraz lecimy dalej. A czemu ja mam zatrucie pokarmowe? Zjadam coś. No właśnie sadzonka, co odpowiedziałeś. Sadzonka, można wyrosnąć roślina, jeśli umieści się w odpowiedniej glebie. To jest sadzonka krzewu. Ja przedstawiam, że ten krzew mógłby dać nam więcej chyba włókien roślinnych. Ja może sprawdzić. Biegniemy dalej? Dara, muszę posadzić. Znaczy muszę tam, no, sadzonkę krzewu ogarnąć. Muszę krzok posadzić, mówisz? Tak, żeby włókno zobaczyć, czy się słucha. W ogóle czacha mi paruje na zielono. Dlaczego tak? O, już nie paruje. No bo jest zatruty zapewne. Gdzie idziemy? Chodź. Dobra, ja z nimi wtedy czyta pobiegnę, póki co ty najwyżej dołączysz. Ty, ale masz w ogóle śmieszny ten... w ogóle też jak jakiś bard z gry, albo jakiś jestem król. Królikiem. Pośledzonym. Dokładnie. O, jak fajnie! Weźcie, wykopcie mnie! Nie mogę wyjść. Nie ma. Panie królik. Dobra, sam sobie wyjdę. Kurde, nie można liczyć na pomoc podwładnych. Ja sam utknąłem, to jak mam ci pomóc? Co byście kurwa zrobili? Gdzie ty jesteś? Nie. Wyjmij kilof i się wykop. Ja nie mam kilofa, człowieku. No to cierp! Czekaj, gdzie on jest? No tam widzę, że ktoś sobie skacze. Nie, no jesteś, dobra. On nie utknął, tylko on po prostu nie wie, gdzie iść. Myślałem, że w tekstury tak jak ja. Gdzie idziemy? Idziemy na wprost, tutaj do góry. Tędy. Ja nie wiem, gdzie iść? Proszę cię. Tutaj. Tu się poleci. Ładnie tak. W tym, w tych donicach krzoki. Dobrze. Czemu czy sadzonki z nich wyrosną? Dobra, widzę tutaj tego. A Marcel w ogóle gdzieś kiwie gdzie? Patrz Marcel na mapę i biegnij. I ta w bazie siedzi. No czyli ta sobie coś sadzi, ale on to akurat ogarnął. Ja z wami idę, żebyście teleportnął się z powrotem. No co, ja będę się trudził, przekorzystałeś ty. Ale wady we dwoje. No ale punkty umiejętności dzięki temu będziesz miał. Dobra, taki dawaj, dawaj. Umiejętności. No bo to jest taka trasa, że idziemy najpierw przez jedną mgłę, później idziemy do drugiej i w końcu idziemy prawdopodobnie do trzeciej, której nawet ja cheatom nie mamy. Dali, chodź. Znaczy musi na nich zaczekać, bo jak teraz rozwalimy, no to im się nie zaliczy. No to nie rozwalajmy jeszcze, no. No to nie rozwalajmy, to sobie tutaj pobiegamy na razie, o. Ale iść możemy. Iść tam na górę sobie wilki porozwalać. Idę do was. Ogólnie właśnie tam, gdzie biegniesz, tam był na początku alchemik. A on złamik, z którego tu jest. Ty czekaj, zapomniałem, że ja ten... Ja mogę sobie wziąć to. O, atak unikający. Chcę zobaczyć, co to jest. Ja nie biorę wszystkich na hita. No i oni, które tam mają levele? Trzecie? No ja też. Ty masz piąty. Szybko się wbiło. No widzisz, tak narzekałeś. Jak weźmiesz mapę i po prawej stronie masz, kto jaki ma level. Dobra, oni już są blisko. Dobra, idziemy tam. Ja całkiem blisko jestem. No dawajcie, dawajcie, tędy. Czemu mi kolano boli? Znalazłem respa, zdechnijcie to. Znaczy jak ty zdechniesz, to się napojawisz, my byśmy musieli podbiec.
Dobra, jeszcze i tam jesteśmy. Po co mnie jednak tam górę wysłałeś? Ej, nie wiem, czy nie mam z małych butów w ogóle. Na bank, to jest to. Czaisz, gdyby w jakichś takich RPG-ach albo nawet MMO było coś takiego, że musisz mieć odpowiedni rozmiar buta? No, no. To było... Chyba, idziesz do krawca, a tam tylko 42. Albo znajdujesz... A masz 46. Z bossa znajdujesz tylko 38 lewego i hej. I na zgiętych palcach chujś wychodzisz. Dobra, widzę tutaj Damian jest. Marcel, nie wiem, swój świat, swoje kredki. Prędko się odbywa. Nie, tutaj, tu jest jakiś talib. Ty jesteś talib, chodź tu. To jest alchemik. A to nie jest alchemik, to jest jakiś... O! Do nas chodź. Mówić, wejdę do niego. Ja już strzeliłem lisza i leci do nas. Damian go rozwali, ja sobie się cofnę. A wy jesteście w górach, czy gdzie wy jesteście? No zobacz na mapę. A ruszę wiatrów, zobacz. Dobra. Po co jest pelarz? Mogę go rozwalić. Dobra. Generalnie goni mnie wilka, bo tygrys. O kurwa, ja pierdolę, ty psa to ty... nie rozróżniasz? Ej, goń mnie cały czas twardo. Ej, to lew jest chyba. To wilkę to. Chihuahua. Ja go zabiję, ja go zabiję! Teraz jaki chojrek, jak cheeta podbiegł. Teraz się krzyczą po niedźwiedź. Zostaw niedźwiedzia, dawaj do nas. Myślałem, że to jest alchemik, a się okazał złym. Że wilk to alchemik? Nie, bo on był, wilk był ze swoim właśnie. No co, zlatujcie tam i rozwalcie sobie korzeń, nam się nie chce. Za jeden. A ja myślałem, że to jest smok, a to korzeń. Tak, no lećcie tam. Trzeba po prostu zrąbać go. Siekierą. Weźcie tak, zróbcie, żeby Marcel rąbał swoją siekierą. Ja nie mam siekiery. No właśnie. Ale lecę tam. Ej, tu jest milion potworów, no czemu nic nie mówisz? Ja stąd idę. No proszę, ratuj mnie teraz. Proszę, no. Dobra. No mają piąte lewle. Lewle. O nie, ja już zginąłem. Czekaj, nie drąbuj, bo on może być za daleko. Czemu się nie przekopisz tutaj? Przekop się tutaj. Aha, bo ty nie masz czym, kuźwa nawet. To już może ja zejdę. To ręką? Gdzie on ja... poleciał? Chodź tutaj. Ja ci skopię. O, wow. Oh my god. Idziesz tu? Chodź tu. Nie strzelaj we mnie. Ja ci próbuję pomóc. Serio chcesz kopać? Z bioderka musisz. I takie dzięki za pomoc. No i fajnie, ja też tutaj spierdoliłem na dół. Kopiemy wam. I dobra, tu próbuj na górę. Musimy przejść tutaj. Przecież ja wszedłem bez tego kopania, no ja pierdolę. Co wy tu odpierdalacie w ogóle za szopki na tym dole? No, bo tygrys go gonił, no i tak wyszło, no. To był wilk jednak. Kurwa niedźwiedź, dzik. Kuna, łasica, osioł. Zwierzę to zwierzę, kurwa, tak? Marcel podbiegnie do tego korzenia, to Damian go zrąbie i będziecie mieć po punkcie... Czekaj, jeszcze nie zrąbuj. Nadal jest na dole. Nie, ja wchodzę. To ja ci przypierdolę. O Jezus, ale bak, aż się przestraszyłem. Ej, zjechałem na sam dół. Czekaj. Chodź tutaj. Ale zjechałem. No bo no się to... pociznąłem, no. A teraz wyobraźcie sobie, gdyby on był, jak bossa nawaraliśmy. Mówiłem, że mam za małe buty, no, nie mogę wchodzić. Kurwa. No, ty też masz za małe. Chyba u tego samego sprzedawcy. Co z tym światem jest nie tak? Ja pierdolę, zabijmy. Zrobcie go. Dziękuję. O. Macie? Tak. Oh yeah. Dobra, kolejny jest tam, tylko jak tam się dostać? Górą by trzeba było znowu lecieć, czyli by trzeba było się tu na przykład przekopać do góry, albo się cofnąć do bazy i biec z powrotem. Bo ten... O, co jest, Marco? Co?
Znaczy ten kontrol czwarty z panosą dół. Ja pierdolę. Dobra, weźcie się, teleportnijcie do bazy. Albo... Da, ja się odrodzę. I górą po prostu pobiegniemy. Ale jaja. Cześć, bo ja na razie to mam problem, żeby wejść do góry. Mówię, teleportnij się do bazy, ja to zrobiłem i biegnę z powrotem, bo tak będzie łatwiej, niż przekopywać się z powrotem. Bo nie, ty... nie, ja tu biegnę, o, za tutaj mam tego. Ja nie mogę się teleportować do bazy, a bo jestem w kurwa w tej mgle zjebanej. Ja pierdolę. Ty nie masz jakichś spinaczkowych butów, bo ty nie spadasz, a ja spadam. No, on ma raki. Dobra, idziesz tutaj, tu się tapiesz. Gdzie się tapytam? Do nas, no. Na baza 3. Dzień, byłem wczoraj na boisku i gościowi rzepka wyskoczyła. Wiecie, jak to fajnie wygląda? Macie kolano, a rzepka po drugiej stronie go. Skąd mam wiedzieć, nie wychodzę w dół. Po to płacę za mieszkanie, żeby z niego nie wychodzić, wiadomo. No tak. A, czyli jednak wszyscy, że się teleportnęli z powrotem. Ja patrzę stan dachu, jaki jest tutaj. Ty co? Ty lepiej biegnij, bo cię zaraz tygrysy będą goniły. Nie jestem na dachu, jestem bezpieczny. Kurde, jak to... Aha, o Jezu, tu będzie trzeba się przekopywać na górę, bo przecież jak wcześniej się z cheatą kopaliśmy, to po restarcie serwera już tego nie ma. To wiesz, ile tego kopania było? No jest na czterech. Drogę. Dwa razy szybciej to i tak bardzo długo. No to może trzeba po prostu porobić jakieś takie rzeczy, żeby dwuskokiem wskakiwać wyżej od razu. Już to powoli zacząłem sobie kopać. Ja się zmęczyłem. Ja tak miałem z tym korzeniem mgły przed chwilą. Co, skaczemy z samej góry, czy o co chodzi teraz? Nie no, tam lecimy. I teraz to krasnoludy gramy. To co? Krasnoludy trochę gramy. No trochę tak, dobra, ja muszę odpocząć. Mu się zmęczył mój. Wy tam poszedłeś, ty. O. Można by nazbierać w ogóle pełno tych bomb i zrzucać te bomby jakoś, żeby sobie dziurę zrobić. No tak, ale później po restarcie znowu się zrestartuje, więc szkoda tych bomb właściwie. Ale są jeszcze do zrobienia takie potrójne, nie wiem czy widziałeś, połączone jakimś sznurem. Nie. O kurde, ale zjechał. Kupowane są do zrobienia. Ej! O, no dobra. Podam na dół. To Marcel radzi se? Radzę, tutaj parkour, wiesz, ćwiczę. Uuu, ale bym zleciał. W tych butach to tak... Kurde, znowu muszę odpocząć. Ej, no jakiś wilk znowu jest. To jest ten sam, on się odrodził? Tak. Pewno. Czatuję na ciebie. Tak samo się nazywa nawet. Bruce. Zabiłem go! Brawo ty. To wcześniej uciekam. Wiedziałem, że nie ma szans. On se myślał. Poszliśmy na tą górę i co teraz? Dobra, wyjdźmy na górę. On se myślał, jak on ze stadem przyszedł. Wilki. Dobra. Możesz się zabić jak chcesz, ale to my jeszcze o wiele dalej biegniemy.
Ej, teraz bez żartów, którędy weszliście tam? Czyli tam, dobra, tędy. Weź go tam. Nie, dobra, widzę tajemnicze przejście kilofem jakimś. Tajemnicze przejście kilofem. Wyrobione takie. Kurde, nie trafiłem. W ogóle bawi mnie to, że jest wilk na 5 levelu. Ja będąc na levelu 18 miałem go na 2 hity. Bo jesteś słaby na co na świecie. Ja powinien... Generalnie ja na levelu 5 też miałem go na 2 hity. No właśnie. Jeszcze muszą bardzo to dorobić. Ale my tu na grzyby trafiliśmy, o co tu chodzi. My gdzieś idziemy. Bo ja tu same grzyby widzę. A mamy ich pełno już w domu. Ja ale nie, o, tyle, że 100 grzybów w domu. Maź mam. Bo tylko ja używam w zasadzie. Tych grzybów? Mam manę na sobie. I to tam mam lecieć? A ja jem, bo... Tędy. Ja patrzę na mapę, gdzie to jest. Inteligencję dają. A. To nie... To nie pomaga. Wyobrażenie od many. Od many. U ciebie plus 0 będzie. Dobra, ten jest, czyli to biegnie. No dobra, i teraz tak. No im wyżej, tym lepiej, bo dalej polecicie, to jest logiczne. Trzeba lecieć tam. Ale mój nie chce tu skoczyć, jak wy to robicie? Skaczemy. O, dobra. Do studni eliksiru? A co tam jest? No, studni eliksiru, bo nie mają umiejętności stamtąd, nie? Aha. No. Ogólnie nie dolecę tam. Ło, ja doleciałem i spadłem na sam dół. I nie doleciałem. Doleciałem, jestem w ble. Ale czemu ty zginąłeś, kurwa? No bo nie miałem siły, żeby już lecieć. Aha, wytrzymałeś się w tym czuł. No momento, czekaj. Ja nie wiem, w ogóle siły nie mam, szlugów nie palę, nic nie ten, a on nie ma siły, nie? Czekaj, czekaj. O, wow. Co to było? Łucznik strzelił w... Ej, ale 4 expa za wroga dostaję. 90. Dobra, lecimy na dół. O, tam można się podciągnąć. Co odesz, mordę? Marcel, dawaj na dół, bo tylko ty zostałeś. Cześć, bo ja walczę z... O. Bo chuj ty robisz. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Jest początkiem. Nie to klikłem, podnieś mnie. Oh my god. Ja pierdolę, weź ja, w ogóle wypal cały co ja z odcinek, wami mam, bo to jest pato, a nie odcinek. Ja tam się świetnie bawię. Ja też, ale to... No dobra, widzicie gdzie jest korzeń. Dupiek. I proszę tam lecieć i go zabić. Proszę zabić korzeń. Ja zabić tam korzeń? Nie idę. Ja będę was leczył. Z tego co pamiętam, to tam jest tylko jeden duży boss. Dobra, ja tam idę. Ja tu już kurwa czyszczę. Chodź na solo. Chodź na solo i mieczem w korzeń. Ej, podnieś mnie ktoś. Czyli to chyba cię podnosi, nie? Pomóc wam, czy nie? Nie. Dobra. Marcel, właśnie dlatego zawsze kilof i siekierę musisz nosić. A co chcę kupić dzisiaj? Ej, on mocny jest! No jak? Jest Megatron?
Z ordą. Maminy już nie mam. Brawo. Wygrałeś talon. Tyle ty. Zawsze coś. No dobra, to był drugi. I kurczę, tutaj jeszcze by był jeden. Ale stąd tak łatwo zapewne nie wyjdziemy. Chociaż można by spróbować, bo to jest kawałek dalej. Ja bym kapsułę desantową wezwał. Dobra, będziemy musieli stąd wyjść o własnych siłach i spróbować polecieć trochę bardziej na północny wschód. Marcel, to jest góra prawo. Dobra, dobra. Wojsko, jestem, to wiesz. Dlatego polecę. No. Dokładnie. Logika kończy się ze szlabanem, to jest. To jest w każdej robocie tak jest. Ja też wchodzę przez drzwi do roboty i mi IQ spada. Ale jak wychodzę ze szlabanu, to już czuję, że wiesz, napływ takiej inteligencji. Wchodzę na jakiegoś grzyba i wygląda jak kurka. Powiedz mi, że to nie wygląda jak kurka. No zobacz. Ej, od kogo dostałem? To jest stary. Nie, tam jest jakiś śmieć, a ja z nim na solo wejdę. Chodź, ktoś mi pomóż. O, to na solowe, czy? Idę na solowe, pomóż. Ja się z nim poradzę, ja sobie poradzę, odejdź. Poradzę sobie spokojnie. Dobrze. Dobra, co to w ogóle wypadło? Przepraszam, ale bieg jakiś z dinacka. Co to jest? Dalej gdzie idziemy, Wadi? No patrzę, kurde, jak... No trzeba stąd wybiec i lecieć, no patrz teraz na mapę, pokażę ci. Dobrze, szmaciarza. O kurwa, ty, ale to daleko. No dlatego trzeba stąd wyjść najpierw. O, tu jest wyjście, tu gdzie ja jestem. Okej. Marce, jesteś gdzieś z dupy strony. A to nic. Marcel na luzie. Co się stało? Jak mu nie ma siły, żeby wejść po tej drabinie, ty? Już coś się stało. Ja muszę czekać, aż on sobie odpocznie, ej. Kurwa, na styk doszedłem. Kurwa. Czy ja dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Ty generalnie... Otworzyłem tydzień temu sok Revive, nie? 100% soku. O kurwa, i tak w połowie wypiłem i tak leży i ja się go boję dotykać generalnie teraz. I nie wiem, co mam zrobić z nim. Ale zatykasz nos i hala. A on wybuchnie, bo jak kiedyś otwierałem, to mi wybuchł. No to sprawdź, czy ten też. No on wybuchnie tak samo, bo tak samo jestem próbowany. To no, daj komuś, boję. Kogo lubisz. O. Podejrzewam to... To jest drabina. Ej, jakąś papkę wdepłem, czaisz? Kurde, tu górą trzeba iść jednak. A ty nie masz haka z liną? Przecież tam jest lepszego. A mam, to akurat mam. Zapomina używać.
Nie, nie, używam, używam. Dobra, tu była farmerka. I to musimy iść tak jakby dalej i w górę, ale środkiem nie. Tylko tu gdzieś będzie trzeba pokombinować, o. O, tu trzeba chwilę przekopać. Działa nie poleźnie, ja pierdziałem. Wszędzie i nigdzie. O, ja go zabiję. Ej, zaraz mi się łuk skończy, jak mam go naprawić? W bazie. Co ty gadasz? Chcesz się tepnąć do bazy? Nie. Ja idę z buta. Biorę te purchawy. Dobra, jestem 100 metrów od tego. Niby. Ja z tymi grzybami mam ze wspomnienia. Ty kurde. Jak ktoś się tą purchabą rzucił, to masakra była, nie? Ej, w ogóle to gdzie my teraz idziemy, to chyba nie jest jednak korzeń mgły. O kurde, co to jest? Ole dziura. Dobra, może to być korzeń mgły, bo to jest gdzieś na dole. Ole bym się wyrypał. No dobra, to ja tu czekam na was. Ja jestem koło ciebie. Gitara, a oni gdzie są? W dupie, a gdzie mogą być? Dokładnie. No to czekamy. Nie biegnij tak szybko, bo już mój się zmęczył tej. Co tu jest, ananas? Weźcie się tutaj, teleportnijcie do mnie. To będzie szybciej. Tak, już jesteśmy 5 metrów, to teraz się teleportuj. No ale nie, nie wiem, czy nie biegniecie złą stroną. O dobra, teraz wleźliście dobrze. No dobra, jak chcecie, to się teleportujcie, jak nie, to usuwam. Ja się teleportuję się. A jednak, kurwa. O, akurat noc nastała, my i tak idziemy na dół. Ej, czemu krzak pije? Czemu krzak co? Pije. A, ja zrozumiałem, pije. Może też pije, no i. Podnoście z niego, bo one czasami mają pecha, że mgły, czasami a coś. Patrzcie, co na głowie, papa, co na głowie, zobacz to. Zobacz, papa. Widzisz? Wiem, wiem, ty, wal w niego. Dwa razy. Ja nie kuźwa są. Tam. Bez sensu, że jak jesteście blisko, to na... róży wiatru was. Gdzie jedziemy? Na dół. No to co? Marcel, dawaj to na wprost. Uiii. Matko jadyna. Radzę wam. Dziki tu są. O no nie no. Gdzie wy jesteście? A tu. No dobra. O szósty poziom. Gdzie wy jesteście? Jeps. Co to jest? Świecące. Punkt jakieś... umiejętności. Ała, dzik! Ale zrobiłem unik. Dobrze. O, się tego nie spodziewał. W ogóle 11 level, jakie są wymagające, kiedy nas jest na serwerze. Jeszcze coś tu chrumka. Złowieszcze chrumkanie. O, nie, że jest skrzynia. No właśnie, trzeba je... Kasikowski chrumkanie. O, jaki szybki ty! Przepraszam, kula kochanie. Kula wybuchowego proszku. Ale one... Fajnie... Chrumkaśne. Chrumkają. No czemu we mnie? No ten jak kurde nabierze levela, to ten dwuręczny będzie naprawdę masakrował, coś czuję. Czuję mi się broń pomału. Mi też. Dlatego noszę dwie. Ale... Gacki. Też nosiłem dwie, ale nie mam. Jeden elektryczny.
Kto to jest? Wygląda jak roślina. Oho. Wow. To tak znikąd ten dzik. Kurde, tam dalej też są gacki. Pierdolicie z tym dzikiem. Daję mu szansę. Na co? Że cię zachrumkał? Mhm. Się zachrumczę na śmierć. Kurde, muszę się healnąć czymś. Czekaj, no stój. No dobra, już za późno. Dobra, jest kwiatek, chodź. Idziemy kopać siekierą. Dobra, już mam. Mam tego leczenia dosyć sporo. O kurde, robaki. No nie. No mam mało kuli ognia. Muszę sobie dorobić. Kurwa, no rośnie się stamina. A ja mam kulę ognia, 9 kuli ognia mam. Dziękuję. No to ja używam. To ma, chodź. Czekaj. A nie, ja zradam. Ja ci daję w tym momencie, uwaga. Kurde, ty masz taki zeskok i nawalanie? No taką falę uderzeniową robię. Przepraszam, o. Podoba mi się. Podaruj. Chuj obrażeń generalnie dodaję. Znaczy mówię, jak będzie ten bardziej dokokszony, to już w ogóle będzie masakra. Przekazałem ci, masz? Szlachecki miecz. Ale jednoręczna, więc nic dla was. O kurwa, zmień to. No to cofamy się do bazy? Znaczy jeszcze tu można pogrzebać, bo jakieś skrzynki mogą być i wtedy... Wypoczynek, yeah. Oh yeah. Skrzynia. No, oczywiście coś dla cheaty, jak żeby inaczej. Maszyn to może będzie lepsze. O, dzięki. No dobra, tak średnio tak... powiedział, tak średnio. Jeszcze tutaj gdzieś coś może być, bo my pobiliśmy tutaj, a tu jeszcze jest jedna odnoga, tam gdzie gacki były. Właśnie ja tutaj pobiegłem. I jest więcej gacków, kurde. No nie, już mnie atakują. Kurde, tu jest niebiesko wszędzie. Ej, ona jeszcze kawałek tutaj jest, widzę. Kolejne dziki, kolejne gacki. O kurde, spadłem gdzieś. O, a za mną dzik. Przykro mi, jesteś sam w tej jaskini. Kuźwa. O, drugi dzik. Ej, ale w ogóle jak poszliście, to teraz właściwie na dwa strzały mam te dziki. Więc to jest chyba kwestia, kto jest w pobliżu, a nie kto jest na serwerze. Ciebie. Niesensownie. Jezu, kolejny gacki. Co to ja kurwa było? Co to za dźwięk? Marcel, co to skurwiasz tam? Długo sydzika włączyłem. Dobra, też się cofam do bazy. Gdzie jest włókno roślinne?
Na razie nigdzie. Ja mam je w ręce. Ale mi się zdaje, że chyba wsadzę tutaj do... po lewo właśnie tu gdzieś. Coś... Jeszcze gdzieś miód był. Wejdę sprawdzić z tymi krzakami. Niech mam tu. O, zostało 13 sekund. O, super. Do wytworzenia. Nie, nie. Aha, najdłużej minuta było. Ostatni. O nie. Wiem, że do całego etapu dała mi minuta, a tutaj wytwarzanie 5 sztuk to jest minuta. Dobra, to ja wezmę sobie je i idę je posadzić na... chyba na polu będzie najfajniej. Chcę przyspieszyć czas. No to co, na razie nawalam. Dobra, już mi gości nie chce spać. Idę na pole. Padonków. W mieczach jednoręcznych dodałem 2. I to by było wszystko w tym odcinku. Udało nam się porobić niektóre misje. Udało się zdobyć korzenie mgły dla Marcela i Damiana. Marcel walczył z tygrysami i nie tylko, więc myślę, że odcinek był dość ciekawy, a też i zabawny. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!